Metal czy drewno? Metal. Na trzeźwo czy po spożyciu? Po spożyciu. Lakier czy okleina? A poczekaj, bo tak szybko odpowiadam, a te pytania, mają, te odpowiedzi mają być takie właśnie. No, mogą być jakie chcesz. Okej, okay, dobra. Zareagowałeś? No, spożycie za... No. Ale co, jestem szczery i no... Okej, okay, no spoko. Okay, dobra, dobra. To, kto... lakier czy okleina? Lakier. Dlaczego? Wiesz co, nie, jakoś mi się tak kojarzy, ze względu na to, że jestem motocyklistą, to jakoś mi to się skojarzyło z lakierem samochodowym i z bardzo motocyklami. Dobrze, to nie muszą być skojarzenia. Pięknie lakierowa. Nie muszą być skojarzenia perkusyjne. Okej. Okay. Z metronomem czy bez? Jeśli chodzi o ćwiczenie z metronomem. Jeśli chodzi o nagrywanie, ja osobiście gram bez metronomu. Mogą mnie za to niektórzy zlinczować, ale uważam, że lepiej to wychodzi. Przynajmniej okay. W naszym przypadku. Pojedyncza czy podwójna? Podwójna. Morze czy góry? Morze. Nisko czy wysoko? Jeśli chodzi o sound i strój gitary, nisko, bo lepiej brzmi, tak? Natomiast wysoko, no... Nie jestem fanem latania samolotem, więc raczej nisko. Lewo czy prawo? Z racji wczorajszego dnia jestem po środku. Ucho czy drumfill? O, widzisz, dotknąłeś tutaj bardzo ciekawej kwestii. Przez prawie 30 lat był drumfill, natomiast od niedawna jedziemy na uszach i powiem wam tak. Szkoda zdrowia, ucho. Tak jest. Grube czy cienkie? 5A. Okej. Okay.